Chciał pisać do... Muszę napisać tutaj... Jaki status? O kurwa, 6 dni temu. Czekaj, czekaj. Wyjedziesz w lewo i walisz prosto. A jaki miał rysek? Telefon? A, czaj, czaj, jakiś... Ty, jakie auto? Ktoś przyczepił sobie felgi z BMW. Pasują, bo to jest BMW. Też przerobiona. Co tam się znowu dzieje? Czekajcie, jak tu się odpala silnik. Wiem, kto to. O, Zbyszek jest. Agentos number one. Kurwa, nikt nie odbiera, co nie robię? Pewno wyjebani leżą w szpitalu czy coś. Jadę, zobaczmy. Jaki miał numer? Ten, nie pamiętam, chyba. Chyba taki. Się wydaje, 5-1-5 postoczny. Tak, mi się wydaje, że chyba tak się zaczyna. Nie, tu chyba tego nie ma. Tak, tu się nawet dzwoni, jak go się nie ma. Kurwa, to przejebam. Nie mogę do niego zadzwonić, bo będzie przykro. Mi kolorek na niebieski nie mogę, kurde, bo tu żądają. Żeby pójść do mechaników. A, czyli tu zawsze jest sygnał. To ja nie ogarniam tego. Zawsze jest sygnał? Zawsze. Powinni to zmienić. A działa GPS, GPS jak już, czy kurde GPS jak nie działa? To się zdarzy. Żeby GPS jak działał, nie? Czy to przejebano? Jak GPS jak nie działa? Hubiduba. Piękny spokaw taborecik. Jaki kurwa taborecik? Nie daję wytyku przez anonima, jakoś to zrobić. Jest tu anonim? Prowadzi numer z gwiazdką, tak? Jaki ma numer? A nie, ja nie muszę, przecież ja mogę tutaj zadzwonić, ona mnie zapisała jako ten. Halo? 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 Dzień dobry. No witam. Pamiętasz mnie? Gdzie jesteś? Na Malinie. Halo, gdzie jesteś? Dobra, to jadę. A gdzie ty jesteś? Chuj. Patrzę. Idziemy. Kurwa, tu miejsca nie ma nawet, żeby... Co tu się odfajnią lunia? Kości idzie niewidzialna. Trzeba wyspa. Co tam, Invi? Wchodzisz? Panie, bo zciąż bardzo. Co? Kości, że... Po ciebie już pojechał, ty, maestro. Trudno. Kościu. Trudno, mówię. Kurwa, no co? Gościu cały... Ja pierdyle. To się cały bok zajechany, no. Kto to teraz naprawi, no? Życie jest ciężkie. Tak, życie ciężkie. Dawaj, Invi, wchodź na... Spotkamy się gdzieś tu na Melinie, czy gdzieś. Nie, no panie, no... Panie, domagam... Domagam się... Naprawy. Pieniądze za naprawę.
Tak? Ile się domagasz? Co jest? Sytuacja pod kontrolą. Halo? Halo, halo. Radio, czek. Siemaneczko, kurde bracie. Witam, witam. Jak tam? Jak tam? Zero roboty. Na robotę lecimy normalnie. Czyli jaką robotę? Ciebie na molinę. A będziemy opierdalać trochę tutaj, bo to wiesz, za bogate miasto, a pieniędzy zawsze brak. Wiesz, a co chcecie opierdalać? Sytuacja jest napięta. Czekaj, bo już widzę ciebie w samochodzie. Sam tu jesteś? Co chcecie opierdalać, tak? A to w zależności od tego, ile jest tych, wiesz? Jak jest z kierownictwem tutaj budowy? Musimy jednego mijałem, jest... nie krzydłem. Ten, wczoraj zrobiłem tego, wiesz? Tego, Human Laboratorium mi się udało w końcu, kurwa. Ile było za Humana? 100 koła było, kurwa, normalnie. Ale to dużo, jak tutaj to dużo. Nie, pieniążek dosyć ponętny, nie powiem, że nie. Rewolwer dostałeś? Sytuację. Dostałeś rewolwer? Rewolwera. Nie. Dobra. Czaj. Co jest, Ewa? Co to brzmi? Nie, nie słyszę cię chyba. Słyszysz mnie? No. Gościu, ty idź już stąd! Tego myślę nad... Tam panu widzianek mija. Co robicie? Ty, w sumie przy takiej ilości napastników to można... Ej, gdzie twoja? Gdzie ta F-ka pobiegła? No czterech jest, przecież. No, to zajebiście właśnie. To trzeba tylko jakichś frajerów na pakę i można zaczynać, nie? Masz wszystko, co potrzeba? A co potrzeba? No, tylko twoje towarzystwo. Jeden obowiązki, a resztę normalnie. Czyli musimy mieć jakichś frajerów, czekaj. Dobra, mieliście mi dać auto. Ja spróbuję coś skombinować. Czekaj. Chodź. To weź się, dziwka. Cześć, ja do ciebie zadzwonię. No siemano, Stulej, jak tam? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jaki to ja miałem tutaj nick? John Wick, tak? John Wick, tak? Wąski, posiadasz wszystkie potrzebne rzeczy na ten? Ewa, gdzie ty jedziesz? Co? Kluczy nie ma w środku. Na co? Ewa, gdzie ty jedziesz? Na bank posiadam blondyna, wszystkie potrzebne rzeczy, ale muszę... Blondyna! ...zostawić na chacie, bo w sumie nam jest potrzebne. No powiedzcie, spokojnie, buchalo! No blondyna, ty głucha jesteś czy co? Nie, tajno. Spokojnie, dostała tajną misję. Wszystko jest pod kontrolą. Kurwa, spokojnie! Ty, Stulej, słyszysz? John Wick się nazywa. No, John Wick, słyszysz? Sytuacja jest pod kontrolą, dostała misję, zaraz ci powiem o co chodzi, bo za dużo ludzi tu chodzi, żeby to słyszeć, wiesz. Będzie z nami, wszystko pod kontrolą. Dobra. Tak naprawdę, panowie. Tak na ucho, nie? Słyszysz? To, potrzebujemy. Ma misję, że swoim wdziękiem na zakładnika zwabi jednego. Wiesz, tam powie, że o, tak, tego, wiesz co? I będziemy mieli jednego z Afryko. Kto ma klucze? A my, kurwa, bierzemy jednego. Co ty chcesz te klucze? Pakuj manaty do wozu i... Dzięcie, potrzebne ci klucze. A czekaj, kurwa, czekajcie sekundę, bo ja nie mam klamy ze sobą. Co jest? Ty nie drzyj się tak, rozwaliłeś mi brykę, to po pierwsze, miałam zakładników skombinować. Bo staronowałeś mnie. Nie staronowałam! Ja mam większe auto, mam pierwszeństwo na drodze. Ale ty stoisz, kurwa. Dobra, jadę po zakładniku. Ale po co? Masz silnik popsuty. Gleba, kurwa, gleba! Kaprio! 9 miesiąc! Witam, kurwa! Serdecznie, gleba, czacie! Jeszcze raz wielkie dzięki za suba, kaprio! Witam serdecznie. Hello. Witam, jak tam? Kaprio? Witam i pozdrawiam, mam serd i jebać tą kurwę, co mi dała bana na czacie. Ale nie obrażaj.
nie ma co obrażać. Nie wolno obrażać, nie wolno obrażać. A nie masz tej, szybszej tej? Czekajcie. Weź jedź za tym kolesiem. Invito na każdym serwerze tak jest. Ja trochę czekałem, dłużej niż na wyspę. Dobra. Gdzie? Gdzie on popierdolił? Bo ludzie mają, wiesz, dość tych szybkich jazd, nie? Zahamuj przednim. Przed kim? Widzisz, pod bank podjechał. Tam przed nami, pod bank podjechał. Załóżcie maskę, bo ja nie muszę mieć, ja jestem już zachwymany, poszukiwany, to mam wyjebany. Kurwa, schodźmy z tego, no. Ty, maestro. Co maestro? Jezu, gościu. Ding dong! Nie pojedziesz tą windą! Łapy, kurwa, do góry! Raz, dwa, trzy, lalali! O nie, to znów wy... Ja pierda. O nie. Panowie, no. Co to za pan? Spokojnie. Everything under control. Musisz go pod kontrolą, panie kolego. Wysiądź z auta, bo... Czemu go nie mogę wjebać do samochodu? O, dobra, jedziemy dalej, po następnych, panowie. Ja na pakę się może wpierdolę. Tak nie usiądź, pakuj się. Przesiądź go po prostu. Dobra, zapnijam tam pasy z tyłu, masz tutaj cyk. Dobra. Jeszcze jeden nam starczy. Zaraz przyjedzie ta lisiczka z kolejnym. Jeszcze jednego frajera, albo dwóch. Teraz ty, Marianku, ty wyskakujesz i ty łapiesz jednego. Mówię o Marianku, co nie prowadzi. Dobrze, Marcinku. Ty wyskakujesz, łapiesz, a później ja wyskakuję, łapię. Będziemy mieli cztery. Dawaj tam pod jakiś parking czy coś, zobaczymy. Gdzie jadą zakładnicy, prawda? Nie. Powiem ci, że stulejesz się... Trochę tego, ograniczasz. Progres widzę. Nie mów, nie kręcisz z policją. Nie, ich zostawiam. Spokojnie, im ucieknę. Nazwę streama ustaw. Dobra. To jest chyba słabo, wiesz? Też słabo, to nie. Chyba dodajemy Lara, to nie. Dawaj pod jakiś... Pod heroinkę. Pod mechanika, kurwa, z mechanika zajebiemy. No dobra. Dawaj do Jasia, z Jasia zajebiemy chłopów. Dawaj, tylko szybka akcja. Jedziemy. Dolej. Jedziemy. No. Trafisz czy ci zamiast? Kondo. Ucz się, kurde. Księżulku, Mateuszku, bo tutaj widzisz, on jeździ bez GPS-a, a nie to co ty... Panowie, kurde, co w ogóle chcecie robić? Bo takie powijacie ze sklepu dopiero z banku. Chcemy ci chuja w dupę wsadzić i uchem wyjąć. Po prostu porwaliśmy pana w celach zarobkowych. Jest pan wykorzystywany zarobkowo. I seksualnie może pan też zostać, jeśli pan chcesz. Kolega Marcinek to lubi i w kakałówce. Dobra, wpierdalamy się szybko, zawijamy dwóch i rura. Zaraz ci jebnę kulkę, nie? Pro X pompa 3, dzięki za suba, witamy sklepa. Serdeczek na manczacie, jeszcze raz wielki dzięki za suba. Dzięki Pro X pompa. Ja. Dziękuję bardzo. Drugiego, kurwa, szybka akcja miała być, a nie co ty tam, kurwa? Spokojnie, ja wszystkiego pilnuję. Jestem cały czas w gotowości. Szybko, bo psy jadą. A wie pan, co tak się składa, że jestem na służbie? Nie, no, jeszcze mechanika, no. Dobra, wszyscy? Czekaj! Dalej. Jedziemy? O kurwa. O kurwa, ty go musisz wsadzić, podnieś go normalnie, a nie jeździć po nim. Nie widziałem go. To jest medyk, to medyka... Zostawcie medyka. No tak, chcę go zostawić. A co, on jest nietykalny? Nie, to idź pan w chuj. Medyka zostaw. Dobra, odjeżdżam. Kurwa, ale nie...
Co? No ale co jest on, jak ja go rozkułem? Co to jest, kurwa? Daliście go? Czekaj, jest rozkuty? Nie jest, kurwa, rozkuty, czekaj. Dobra, ale gdzieś coś na nowym? Stój! Nie, dobra, idź go rozkuć. Co jest, kurwa? Blokuję RP. To pan co tutaj na służbie przyjeżdża samochody robić, panie, kurwa? I jest co? Skuty pan? Co jest, kurwa? Czekaj! O kurde, jakie te! Proszę, proszę. Dobra, jedziemy gdzieś indziej. Dzenia! No, kurwa! Wskakuj! Ja tak szybko nie wskoczę! Dobra, musisz, wiesz, złapać się za to! Za klamę i git jest! Łap się ramy, to się nie posramy! Dokładnie tak. Pod bankiem. A panowie, to jakiś napad dla pana bank, czy jakieś coś? Bang, bang. Tak patrzę. Exactly, my friend. Jak to się kiedyś mówiło na mojej dzielnicy? Napad na bank, with my gang. To co, na jakiś pojedziemy może ten, gdzie jest ta? Blondyna. Panie. To była dzielnica dla... Nie, dzwoń na plusie. Dla kogo? Promosomów dla plusie. No proszę. Panie. To była legendarna dzielnica, ale kiedyś to, kurde, było. Czekaj, dawaj, kurwa, jeszcze pod melinę na chwilę to. Gdzie jesteś? Mamy jakiegoś dzbana przy szwaczu. Ja też, my też już mamy. Mam jakiegoś dzbana, ale nie mam kajdanek, żeby go nawet zapowinąć. Dobra, pierdol to. Mamy tutaj dwóch, starczy. Dobra. Przyjeżdżaj na to. Tego, wybierz się nad wodę. Że wiecie, nie wiesz. Wiesz, że i tak... A wiesz, gdzie masz przyjechać? No. No na bank, na, nie? Na jaki bank? No kurde, mówił ten. No na jaki bank? Na Marinę przyjeżdżaj. Na razie. Nie wiadomo. Na bank! Dawajcie, spierdolamy. O, czekaj, jest. Halo! Na Marinę, nie? Gdzie go wsadzisz, na pakę? Na kolano. A stój, kurwa! Co, gdzie... Nie, bo wybuchnie, nie jeździ po tym, może wybuchnąć. Łatwo. Poważnie? Tak, zdarza się. No proszę, tak by się nie spodziewałem. Panowie, sytuacja jest napięta, ale wszystko z wami będzie alright. Bo wszystko jest tutaj. Chyba z tego domu. Dobra, pojedź, bo ma jakieś problemy. Bierz go na kolana. Dobra, bierz go na... Oj, jedziemy. Norwell! Mogę sobie coś schować? Nie. A co nie masz? Możesz. A co masz? Brudną kasę. Chciałem przeprać. Dobra, dasz mi, ja ci później oddam. Ile tam tego masz? Dodatkowy kaska! A, 700. To się podzielimy się. No nie, dle? 80? 780? Tak. Tysięcy? Nie, no co ty. Kurwa, szkoda. Ty, to jestem nawet na bank nie jechał. A Londyna nas goni. No dobrze, bo ma nas gonić. To powiedz jej, może niech lisicę ubierze. Dobra, ja to chcę dzisiaj kody dostępu tutaj stąd wyciągnąć. I everything. Wyjebała dzwona. Podenta, czego się dziwisz? Dobra, nie wysiadajcie jeszcze. Teraz. Zapraszam do wyjścia. Sytuacja jest pod kontrolą. Dobra, słyszysz? Tamte 700 to jest chuj, nie? Idź. Panowie,
muszą mi te... No, otworzyć drzwi. Ty weź, że ubierz jakąś maskę, co? Tam sobie otworzę. O kurwa, gdzie tyś tu włosy schowała? Jest niemożliwe. W maskę. Co ty zrobiłaś? No schowałam. No gdzie ty idziesz, no? Ty chłopie, weź mi drzwi otwórz. Musisz tu gościa wziąć. Czemu na mnie drzesz się? Musisz gościa wziąć. No nie mam kajdanek. A klamkę masz? Mam. Dobra, chuj. No i elegancko. Ciśniemy do środka. Gdzie tam? W prawo! Siemano, to znowu ja. Wejdź do środka. Dopraszamy tutaj. Ej, bo ja muszę Marcinka podnieść. No, jeszcze... Masz na pisie? No dzięki. Do dna. Dzięki. Stulej! Będziesz negocjował, dobra? Bo ty... Of course! Masz werwę do tego. Everything pod kontrolą. No, jak tam? Masz coś tamtego, czy nie masz, kurde, co niepotrzebne ci? Mam nik, jak cię kupię? Ładnie pachniesz, co to za zapach? Jakieś specjalne perfumy? Co, blondyna? Słuchasz. Co? Ty głucha jesteś, czy co? No, drąż się, to nie słyszę, no. Się skupiam. No to se szeptaj. Zresztą w tej masce jestem, to gówno widzę. Dzień dobry. Numer znaki 113, panowie. Witam. Witam serdecznie. Panowie, tutaj widzę, że jest czarne, duże, terenowe autko. Czy to jest wasze? Oczywiście, że tak. Sąsiada! Sąsiada, rozumiem. Moglibyście się panowie przedstawić? Ja się też przedstawiłem. Chciałbym znać osobę... John Wick, miło poznać. Widzicie pojazdy? Miło mi serdecznie. Ja się nazywam... Panowie. Proszę pana! Powiem panu tak! Angelo Campo się nazywam. Angelo Campo się nazywam, proszę pana. Rozumiem. No panowie, tak. Może przejdziemy do pierwszej sprawy. Do kogo? Słyszę, że jest panów dwóch, trzech, tak? Mniej więcej. Trzech! Trzech panów, jeden zero. Zgaduje, że coś tam robi z pieniążkami, z pieniążkami, tak? To jest taki deal, że zakładnicy to napastnicy, a napastnicy to zakładnicy. Cześć panie. Rozumiem. No panowie, to jest tutaj bardziej do mnie, żeby przy zakładnikach. Wszyscy jesteśmy ludźmi, panowie, nie pamiętajmy. Nawet napastnik to człowiek, tak? No nie bardzo, no ale... No... dobra panowie, chciałem się zapytać, tutaj jest trzech napastników, tak? A tutaj panowie, którzy są zawiązani tutaj, to brakuje coś im? Tak zwani zakładnicy? Picie, jedzenie, może coś im brakuje, słabo się czują? Rozumiem. A ile jest tutaj panów trzech też, tak? Tam widzę, że jeden jest mechanik, z tego co mi wiadomo, tam... Dobra, ilu mają się... zakładników? Jak to trzech zakładników mają? Mamy trzech, ale jeden jest bardzo ważny, ponieważ to pan mechanik jeszcze robotę tam komuś kończył, więc... Sytuacja jest napięta, panie oficerze.
ty! Rozumiem, rozumiem, no widzę, słyszysz, tyle ja? Dosyć słyszysz, tyle ja? Nie, coś... nie słyszę. Stulej, kurwa, wstawaj, bo ty negocjacje przeprowadzasz, halo! Siedzisz mózgi, wpierdala mi się w negocjacje, to co ja będę tu? Jak będziecie w pięciu gadać, to nie będziemy negocjować, witamy, przecież. Witamy pana negocji, Arnolda! Negocji. Panie Arnoldzie, witamy! No i chuj mu w dupę. Dobra, panie policjancie. Słucham pana. Mamy trzech zakładników. Rozumie pan? Zdaje pan sobie sprawę z tutaj czynów, jakie możemy postąpić? Oczywiście. Pysk zamknij, cwelu tam. Z tobą nie gadam. Tylko ma gadać tutaj funkcjonariusz negocjujący. Jak nie, to jednego odjebę dla przykładu. Nie mów do mnie jak do matki. Pysk zamknij, powiedziałem. Bo się muchy zlatują. Ryj już tam. Dobra, panie negocjatorze, teraz tak, chce pan sprawdzić stan zakładników? No chciałbym zobaczyć, czy nic im nie jest, czy... Dobra, proszę podejść, z rękami do góry, nie sięga pan do po broń żadną, dobrze? Oczywiście, oczywiście. Zapraszam, zapraszam, tylko nie sięga pan po broń. Nie, tak na kawałek podejść, tylko żeby sprawdzić. Tutaj mogę? Wystarczy? Tak, tak, jest dobra. Dobra. Panie kominiarzu. Chciałbym panów usłyszeć, mogłem? Panowie? Jasne. Halo. Siemano. Brakuje wam coś może? Jest gips. Wszystko, wszystko jest w porządku, tak? Panowie, jesteście przestraszeni, zgaduję, co? Nie. No tyle. Spokojnie, panowie. Jeszcze Jeszcze chwilka i tutaj wszystko się wyjaśni, spokojnie. Dobra, to tyle chciałem widzieć tutaj o zakładnikach. Fantastycznie. W takim razie. Panie negocjatorze! W takim razie tak. Słucham pana. Za jednego z zakładników chcemy wolny odjazd. Czekaj, mogę ci przerwać? Czekaj. Mów. Za jednego, żeby Rudy piosenkę Lili zaśpiewał. Dobra? Dobra, zaraz dobra. Ty też. Dobra jest. Rozumiem. Za jednego z zakładników chcemy wolny przejazd, tak? Dobrze. Bez żadnych przebitych opad, bez żadnych kurwa popisów. Wolny przejazd ma być. Okej, okay, dobra. Dobra, nie mam sprawy. Za jednego z zakładników życzymy sobie, aby Rudy Pies zaśpiewał piosenkę. Rozumiem. No dobra, w porządku, no to zaraz zaśpiewa, już go tutaj zawołam, dobra, ponowię. W porządku. Dobra. To jaką tą piosenkę? Albo Ruda tańczy jak strzelona, albo Ene i Lili. Ale to puścisz mu to, czy on sam ma to sobie puścić? A nie da rady? Puści sobie. No to powiedz mu, bo ja nigdy nie wiedziałem. Żeby takie śpiewy jakieś... No puści, no! Co za problem w telefonie włączyć? Dobra. Ale ty masz brzoskwinkę, kurwa. Co mam? Brzoskwinkę! Kurwa! Lisiczka, uważaj, bo sobie... Głowę to sobie... Nie działa już 12. Znaczy działa mi, ale nie słychać. Ty kurwa! Zabijesz się kiedyś, nie chcąc, dziewczyno. No jak tam, panie negocjatorze, jak tam? Czas ucieka. TikTok, tak. Te krzesło chyba szaleją się na wpierdalali. Panie negocjatorze, halo, halo! Chyba mają nas do... Halo, no co jest tą milicją? Halo, halo!
No i co? Halo, no co jest, kurwa? Gdzie negocjator? Słyszycie mnie? Where is negocjator? To Smurf się pyta, to strefa RP czy rozpierdol P? Nie no, Smurf, to nie jest wyspa, żeby rozpierdol był. No co? Ale cisza. Jak w kościele. Patrz, co będzie to skuczą, tą wiertarkę. Hello, where is the negotiator? Na spokojnie, na spokojnie. Sytuacja jest napięta. No nie wiem właśnie, chyba niekoniecznie, bo tu się złe rzeczy dzieją, panie. Negocjator to ten coś negocjował. Nie wychodźmy, nie wychodźmy na razie. Nichuja, czają się skurwysyny. Szczelina będzie. Że sorry panowie, ale chyba, kurwa, niestety, ale... Kto, który pierwszy chce wyjechać do Wyspy Owcze, do Krainy Wiecznych Łowów? Spokojnie, poczekaj, nie zabijaj ich. Może zaraz przyjdą, może coś się stało, może mają drugi bank. Poczekaj! Dobra, spokojnie, Marianku. Everything nie, nie under control. Nie zabijaj ich na razie. No spoko, spoko, nie spoko, wiem, Marianek. Po chwileczkę poczekać. No spokojnie, żeby nic się nie stało. Idę ten, do nich, żeby... Szkoda, że nie da się obrazów na przykład brać. Te obrazy są na pewno dużo warte. Z chęcią bym, kurde, taki obrazik zajebał. No i co? Myślisz, nie ten, nie, poczekaj, bo oni może ten słod wezwali, czy jak mu tam. I chcą wejść do nas. Pilnuj drzwi, dobra? Spokojnie, spokojnie. Idę na stadę. Ja tu sprawdzam cały obiekt. Sytuacja jest napięta. Pilnujcie się, pilnujcie się, pilnujcie drzwi najlepiej, żeby nie weszli. Mogę z tamtej strony się obstawić, żeby... Ej, bo jest problem. No? To co się dzieje, lisiczkę? No ty się z ścian odbijesz, kur... Ja pierdolę. Co ty robisz ze sobą? Patrzcie tutaj, ja idę do wąskiego. Dobra, to będzie jeden z warunków, ale to czemu oni się nie odzywiają w ogóle? Ty! Było ich wąski! Tylu. Negocjacje były przeprowadzane i chuj. Jak tam, ile czasu stało? Właśnie policjantów w ogóle nie ma. Przodu. Ile czasu czemu stało? Czemu ty kurwa mówisz znaczy, już ma... dzisiaj się nanosiłem i znowu! A przepraszam, nie wiedziałem. Nie ma tu wąskiego. Dobra, nie ma wąskiego, nie ma wąskiego, dobra.
Dobra, słuchaj, nie łysy, mów. $400. Jeszcze 400 sekund? No, jeszcze 400. A czemu jak przycelowuję, to tak się trzęsie dziwnie? No bo ustabilizować musisz. Fajne, 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 te fajne zmiany porobili. Te fajne nawet te skuwanie tutaj, coś się widać, nie? A ty nie możesz iść na górę? Ale nie celuj do mnie, bo się niepewnie czuję. No nie dobra, dobra. A ty możesz ten iść na górę? No nie. No to lipa. Przerwie napad. Bo mi się powciskało. Mam telefon, dobra. Dobra, to zostań tu. Houston! Urisiel ma 350 sekund jeszcze. Kto? Zapytaj! To kurwa, nie tak, tak, nie, to jak mam do niego mówić? Także i tak źle. Co to jest? Dobra, ej, słyszysz? No. Zapytaj go, czy ma apteczkę, bo kurwa lisiczka skakała się, odjebała od ścian, parę razy ubłem i krwawi. Nie mam, nie zabiło. Na dzieło. Ty! Łysy! No! Ja sam tu się oddę. Łysy! Apteczkę masz? Gdzie? Nie mam! Gdzie jest policja, kurwa? Za jednego zakładnika chcemy doktora. Poprosimy, z apteczką. Kurwa, mieliśmy doktora jeden... tutaj. O, kurwa. Panie negocjatorze, za jednego chcemy doktora. Poprosimy jednego doktora. Bez kombinacji, proszę się wchodzić do nas. Tutaj, no. Żeby nie było. Co się dzieje z tobą? Co ty tak... Niewyraźnie wyglądasz? W masce za gorąco mi. No to nie moja wina. Oddychać nie mogę. No to dlaczego kupiłaś sobie taką? Mówiłaś, że za dużo włosów masz pod spodem. Co ty tak sapiesz? Dobra, ściągnij maskę, a nie. Dawaj, ściągamy maseczkę. No i chuj, pierdolła fiksa? O kurwa. Mamy jeszcze jednego zakładnika! Trzeba to dobrze rozegrać. Wywróciła się do góry nogami. Czekaj. Zróbmy z czekaj, tego poczekaj. Jakiś wypadek, żeby czekaj, to było. Poczekaj, kurwa. Bo ej, Rośku, jedziemy na chwilę? Bo napić się muszę. Albo będę następny. O kurwa, ła! Co? Poczekaj, ściągnę maskę, żeby nie było. Kurwa, sytuacja jest... Kurde, moje... Kto chce się napić? Ja. Ja się wypięła! Ja tutaj, pan tam. Ja pierdolę. To ten w białej też. Dobra, proszę bardzo. Jakbyś powiedział, wszelkie wrota otwarte. Nie, ale fajne. Bierzcie, co chcesz. Przekręcam tu panu kluczyk, który... Nie? No proszę. Dobrze. Czy wypadek miał miejsce? Czekaj, tutaj cię schowam. Elegancko jest? Tak. Dobra. Tak jest. Gint. Dobra, tutaj pan... Ej, no, ała, kurwa. Ty, rzeczywiście ma kajdany, gościu. Spokojnie. Proszę, kto? Ty widziałeś, że oni kajdany mają? No mają, niech ma tam za te kajdanki, kurwa, co tam, chuj my. Ale fajne. No i co? Oczko ci się tu zrobiło w raj, w stopkach. Już wcześniej miałam rozdarte, bo nogi miałam. A nogi ty golisz? No jak jest, to słat jakiś będzie, kurwa. Nogi golisz? No chyba w dupie po prostu ma. A nie widać? Ucha. Nie. Moja głowa. Rozciągnijcie mi tą maskę. Takie chropią trochę. Chropczyste trochę. Te nogi. W ogóle tam na zewnątrz ktoś jest?
Dobra. Panie negocjatorze, potrzebujemy doktora za jednego zakładnika. Trochę chropczyste. Dobra, weźcie mi pod rękę, no. Najwyżej. No dobra, to wejdziemy. W porządku jest wszystko? Tak. Zaraz cię weźmiemy, spokojnie. Idę później, do tego, do łysego. Na podłogę. Cholera. Jesteś łysy? Łysy! Jaki czas? Łysy! Co tu się odpierdala? Już kończę, no. Dobra. Ty to jak... Ja zobaczę, czy są na zewnątrz, dobra? Zaraz będę. Kurwa, jak coś, to zajbij ich. Dobra, dobra. Ty! Nikogo chyba nie ma! Nie ma nikogo chyba. Co jest, kurwa? Ani nas... Jedziemy na kolejny napad z nimi? No dawaj, kurwa, jeżeli nas zleje, to będziemy, kurwa... Nie ma nikogo! Na zewnątrz! Chodź se kasy, kurwa, troszkę pokroimy. No te, nie chcą, kurwa, bronić, to będzie... Dobra, a może humana byśmy ten odjebali? Czy to trzeba coś ważnego? Ale nie ma... Nie ma kodów i policji. Scenariuszy. Dobra, chodźcie, idziemy wszyscy, ja ją wezmę. Albo, ale co, może... nie wiem, co się stało. Weź ją, łysy! Łysy, weź ją, my będziemy mieli bronię. Ukar, piąty miesiąc! Witam, jest kotpora! Serdeczego, męczę, jeszcze w wielkim dzięki, są bukar! Cześć, cześć. Dobra, idziemy, panowie, chodźcie, powoli wychodzimy. Pomalutku wszyscy zakładnicy wychodzą. Za mną. Dobrze, dobrze. Za mną. Współpracujemy. Powoli, dobrze, powoli, mówię, powoli. Nie, nie biegniemy. Dobrze, dobrze. Powoli, czekajcie, sprawdzę. Czysto jest, czysto jest. Dobra, elegancko, czysto jest. Dobra, pomału, panowie, wsiadacie. Wsiadacie do ramię. Tu się dużo więcej strzela. Otwieram się. Dobra, jednego na kolano się już trzeba wziąć, bo... Na kolano go weźcie, bo... Się rozmieści. Dobra, wsiadaj, ty! Dwóch na kolana. Zakładnik, o, weź te! Większy zakładnicy wezmą. Chyba, że jednego zostawiamy. Zostawiamy czernego. Dobra, a on się rozkuje po czasie? Czekaj, chociaż czekaj! Nie, mechanika, mechanika zostawimy, bo dwa nie potrzebne na wyspie. Dobra. Mechanika, to zajmij się tym, wąski. Widzisz, jakie negocjacje były? Wolny odjazd za free! Zostaw tego i jedziemy. Mieli śpiewać, kurwa, mieli śpiewać, miała być zadyma, a tu, kurwa, nikogo to nie ma. To śpiewanie chyba. Chyba zrezygnowali. To Blondyna. Blondyny pomysł. Ja myślę, mi się wydaje, że po prostu Rudy zrezygnował, jak ciebie usłyszał, wiesz? Pojedziemy na drugi. Kurwa, wydaje. Jedziemy, jedziemy, chodźcie. Poprosimy. Na jubilera jedź, bo nie ma tylko zjadu. Czeje, bo ja na siwego mam. Ale co ze mną? No wezwiemy doktora ci na jubilera, spokojnie. Ile dostałeś za główny bank? Ja sobie kupię go w brudkę. 24. Ile? 24. Jedź na tego doktora tutaj, mam hajs to. Dobra, dobra. A ten? A w sumie dobry pomysł. Masz, jak to się nazywa, słyszysz? A kurde, ten koda dostępu dostałeś? Nie było. Było. Kurczę. A co, ile można kupić? Nie masz drugiego kodu? Bo ja mam ten pierścień mocy jeszcze jeden. Ja wiem, że masz pierścień mocy, ja mam wirtualny. Stwierdził ma kody dostępu. Ale kurwa, ej, chcecie kupić wirtua? Nie. Kody kupimy. To jest przypał. Co kody jest kupimy. Tą policją w ogóle, kurwa? Nie, no, kodów nie mam, dwa wirtua do sprzedania. Jakby to się zobaczył, to by się przeżegnał. Weźcie ją tutaj. To weź tylko ty idź z nią, my poczekamy.
żeby nie wysiadać. Przypilnujemy. Skoczę z nią na łóżko, to poczekaj, razem poczekaj. Żeby go wiesz. O Jezusie. Ciekawe, czy przyjadą na drugi napad. Przyjadą i pojadą. To jak przyjadą, to trzeba dalej prosić o śpiewanie. Ciup. Przydałoby się Kinga naprawić. Słyszysz? Jebniętego mnomówca. Jak coś, nie wyzywaj tego rudego, bo nie będziesz chciał współpracować. W dupie to mam. Przestań, proszę cię. Sam zaczął. Muszą, wiesz, szanować nas, tak jak my ich. Ej, oddacie później tą kasę, czy jak? Ale po co ci 1000 dolarów? Co to jest 1000? No ta. Zostaniesz z powrotem. Nie bój się! Okay. Zostaniesz z powrotem. Dziękuję. Myślałem, że masz 780 tysięcy, to byśmy byli zarobieni. Tyle to chciałbym mieć sam. To... Czy sobie bym tyle nie dał? To wtedy bym ci nie oddał. Ile to auto kosztuje? To 15 tysięcy. O! Bardzo fajne. Polecam. No właśnie, brakuje mi na to auto tyle. Grałem sobie. Oj, to polecam. Bardzo piękne. A z legalnej pracy trochę trudno tak zarobić tyle. To mam coś na boczku musisz przygabacić. Łysy! No i jak tam, co z nią? Robię też. No grzmoci ją tam na łóżku chyba. Dobra. Zobacz jaka zadowolona wyjdzie zaraz. To czemu żeś nie porobił fotek czy czegoś? Koleżance. Mogliby radio włączyć. Dobra, chodź. Co taka zadowolona? Jak tam było? Może niech machę założę, albo dobra, uciek. Chcę to sobie może założyć. Co tak mam na uciekałku? Czemu to już tak wolno idzie? Włączyłem ten? Czad, czemu to auto tak wolno jedzie? Zastanawiam, co to za wiksa tam się z tą policją odwaliło. Ty, czemu mi wolno auto jedzie? O, no nie wiem, kurwa. Nie, jest git. Zatankowałeś? Nie mogłem. Zatankowałem? Może jakieś trefne paliwko dałeś? Może tak. Co można wyciągnąć z tego jubilerka? Jakiś zegareczek fajny? No tak, jest tam fajny zegareczek, Rolex złoty. O, pierścionki. Kolie też są. I patrz, no palucha nie reaguje już. Chyba jej trzeba zrobić mokrego władka. Tędy przejadę? Tak, tylko musisz po ławce normalnie. O, to... O ja! Nie! Ty, no normalnie tyskiem na mnie poleciała na twarz, no co to dwa. Ty, ale dobra ucieczka. To w sumie dobre jest, no to. Tylko trzeba rozplanować. O, to pojedziemy prosto na schody. Czekajcie. Dobra, można wysiadać, uwaga! Siup. Ciekawe, czy maskę za auto. Jest okej. Okay. Jakie uczucie mi cię zsuwa? Jest okej. Okay. Dawaj, teraz ty negocjuj. Zobaczymy. Może tak szybko nie odjadą. Boże, my negocjuj, że będziemy dłużej stać. Ty, ja pana... To teraz idź do innego pań, bo ja mi się już nie chce kurwa siedzieć w sejfie. Idź do innego. Dobra, ja mogę, no.
Daj mi tylko wiertło, ja sobie powiercę. Nie trzeba wiertła normalnie do tego, no. Znaczy mogę... Dobra, to wąski, negocjuj! Negocjuj. A? Albo blondyna! No. A może lisica? Albo blondyna! Blondyna, ale ubierz kurwa maskę! Załóż maskę. No ale kurde, to dziurę muszę zrobić w niej. Czekaj. Weź tutaj, nie wiem. Pierścionkiem z diamentem, podobno wszystko przetnie. Gleba, kurwa, gleba! Gleba, bo Lotar, czwarty miesiąc! Witamy z Katma! Serdecznie Gleba trzeci! Jeszcze raz wielkie dzięki za suma, Lotar! 3 sekundy na Glebę, policja! Ty, majster, gdzie? We pierdol, to słabe GTA 5. Jakie słabe GT? A tak poza tym jakie słabe GT, no wiem. Co ty robisz? Znowu zaraz będziesz szemanna. Już nic nie robię. Dobrze zaskakać. Masz kieszonkę. Kieszonkę? Co chcesz z mojej kieszonki? O, elegancko. Ej. Blondyna! Tak? No co ty tam patrzysz się na te klejnoty? No co, patrzę na pierścionki, no. Wybierz se coś. Wybierz se coś. Dzisiaj cały jubiler twój, normalnie wszystko. Szmarek, diamenty mogę ci dać. Wszystko. Tego jubiler to powinno być dużo kasy, dobrze, wiesz, tu diamenty są, brylanty. Ty, ale słyszałem, że podróby Swarowskiego. Ale Swarowski to nie jest podróba. No nie. Korneski! Podarował sumek z niemu, 7 miesiąc! Witam, witam. Halo, jeszcze 196 kartopki. Jeszcze raz wielkie dzięki za suma. Witam serdecznie. Chyba i tak nie przyjadą. Centrala, centrala. Potrzebny nam tutaj wóz wojskowy na pyri. Do zapakowania. Kurde, Gorneski podarował tu z nienacka siup siup subika. Lisiczka! Powiedz mi tak szczerze. Lisiczka! Co się kurwa dzieje? Gdzie te milicjanty? Nie wiem. O, plutet. To chuj, jeszcze na sklep jedziemy, to sobie dorobimy. I jeszcze są inne banki, jeszcze te mniej. Co jej się dzieje, no? Wiem, ty, no, a co ile można bank opierdolić? Tym mniejsze jeszcze można zrobić, nie? No tak, zaraz jedziemy. Nie wiem, czy od jedziemy. Trzech, czy od czterech, no trzeba by sprawdzić. Kurze, zajebiście. Chyba od czterech. Zarobimy, no, trochę hajsu. Tak, tak zwany maraton napadów. Piękna sprawa. Ty, to w sumie zakładników można zostawić w pizdu. W sumie masz szota, możemy się napierdalać. Of course, of course. Jak tu by weszli, nie weszliby? No to by mieli ciężko. To ty możesz strzelać nie wychylając się samą rękę, nie? O tak, o. Ojej. No ej właśnie, może na strzały przyjadą. Tylko do nas nie strzelajcie. Easy, bro. Dobra, weź, bo kurde, amunicji szkoda. Ty, kurde, już pornosów nie pooglądam. Monitor rozdupcuję. Ty, bo pieniądze się sypią, słyszę. Spokojnie. Pieniądze się sypią. Pieniądze nie strzelaj, nie popierdoliło nas jeszcze. Dobra, dobra, everything is under control. Ty. Zobacz, idę demo, ty. Zobacz, jaki dymek. Ty, zakładnik, weź ty się przesuń się, zakładnik z jego linii strzału, bo przypał. Zobacz, jaki dym, widzisz? Zajebiście. Dawa jeszcze raz, poka. Mamo, spa. Poka. Fajne, no. Drzwi się otworzyły. Pa, widzisz z góry? Spadł na no. Ty, bo tynk się sypie, zaraz tu się zawał. No, ale się tynk sypie. Szkoda, że się świateł nie da wyłączyć w cholercie. Korneski podarował suma DUDTK! 13 miesiąc! Witamy z Karpala! Zdjęcie ciągle macie cię DUDTK! Jeszcze raz wielkie dzięki za suma! Zobacz, czego mnie nauczysz. Witam serdecznie. Odłóż telefon! Wróć do pojazdu!
To jest kurwa z tym LSPD. Spójrzcie kontrero! Zastrzeżonego. Nie wstawaj, nie wstawaj, nie wstawaj! Urlop mają moje. Lewa rączka, prawa rączka. Stój, stój, stój! Rzuć broń! Zakłamam się. No podoba mi się to. Dalej, co? Nie chcą no i to jest git, kurdania. Po kolei, kierowca ja wysiada. Kierowca wysiada z rączka. Dobre to było, kurde. Sytuacja jest napięta. No. Bardzo dobre, bardzo dobrze, Jenkinsku. Jenki, za ty coś jeszcze... Ej, kurwa, mam go! Patrz ty! Co jest? Ej, co jest, kurwa? Coś tam. Nie mogę go użyć? No bo mam złotego Rolexa, kurwa. I nie mogę sobie godziny sprawdzić. A, bo to tak nie działa chyba. To tylko tak wiesz. No nie, no jak nie? No już sprawdzałem kiedyś, no właśnie potem mi był. Mówię cię. Coś tu się spierdoliło. Popsuł się? Dalej jedziemy czy jak? Jedziemy dalej, tak, tak. Chodźcie. Nie ma co tutaj stać. Im szybciej, tym więcej kasy. Tyś, tyś masz go na ręku, czy mi się wydaje? Panowie, halo? Poczekaj, poczekaj. LSPD przyjechała. Wracamy. Okay, wracamy. Panowie, policja przyjechała. Bardzo bym prosił. Jedziemy dalej. Do banku z zakładnikami. Co z zakładnikami? Był swój czas, panowie! Podnieś rączkę, podnieś rączkę! Strzelają, ty, strzelają! Co jest, ty? Zakładników mamy, cholera jest ta! Spokojnie, 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 Jezus! Leży cwel, kurwa! Dobra, ja sobie klamkę zabiję! Dobra, szybko, szybko! Szybko, dał to! Rura! Strzelają, Jezu! Shotfire, szybko! Kurwa, jebala, gdzie ty mi tu wsiadasz? Uciekamy, uciekamy, wszystko, wsiadajcie! Wsiadaj, blondyna, wsiadaj! Wsiadaj! Blondyna! No wsiadam! Powoli idziesz! Ty jesteś wolny! No nie! Ty jesteś wolny, bo on! Za wolny odjazd! A wolny odjazd! I co tu strzela? Nie wiem. Policja jeszcze z nami była chyba. No i co? Ruski! Pojechał radiowozem. Dzwonię do niego. Dobra. Coś im nie wyszło, kurwa. Ale dostali w pierdol srogi. Hajs idziemy schować, co? Na malinę. Setunią. Ty tak, kurwa, na weterynarza co myślisz w chwili. To wam nie wychodzi RP? No w sumie tak, w sumie tak. To prawda, tak, tak. Oskarów! Ej, stulej! Na weterynach! Moment, to Kaj schowamy, nie? A, no dobra. Tam z wami dalej jadę? Co robisz sobie? Coś ci odpaliłem. O, to jadę, jadę, jadę. Dam mu ze dwa koła, co? No jasne, że tak, niech się schowa. O kurde! Idę, Kaj, schowam, czekajcie. Byłaś. Majster. Będzie wyspa, tak, tak. O kurwa, widzę cię. Jak to? Nie wiem. Widzę cię. Dobra, no to jak nie przyjeżdżają, to ja to walę. Nie jadę nigdzie już. Nie jedziesz? Czasami. Nie. Czemu? Jadę. No nie, no po co, jak nie będą przyjeżdżać, to bez sensu. Tak? Chodź, blondyna, jedziemy. Jeszcze jeden zrobimy. Nie. No chodź. No to jedźcie sami, no. Nie, wsiadaj. Dobra. Bez sensu. Nie, lepiej będzie jako na kuzynkę zawoła, tak naprawdę. Nie. A gdzie ty idziesz? Jaką kuzynkę? Nic, idę sobie. Tak, ładnie. Z Felixem. No to jedziemy. Dobra. A, takie napady gdzie jest ten? Gdzie jest ten sobie? Na weterynarza. To czekaj, co auto może zrepelujemy.
lokalnego. A. Jak będziecie chcieli zakładnika, to może ja wam numer podam. Tak, to lubię. Najlepiej. Mówisz profesjonalny zakładnik? No tak. Tak, na zlecenie. Zakładnik na zlecenie, zawód. Rad dzwoń. Wam może podam numer. Dobra, wsiadajcie. Fajnie. Wsiadajcie, wsiadajcie. Otwórz. A, dobra, otwarty. Uniesz się, dzięki. Spoko. Jak chcecie, to zapiszcie 219 803. Weź zapisz. Zapisz na karteczce. Dobrze. I imię. Ktoś zaczął strzelać, tylko nie wiem, kto tam pod tym tym. Trzymaj. Na weterynarza, tak? Słyszysz, co mówię? No czekaj, no napisałem ten numer. Tak, no. Tak, taka, taki był. Dobra. A gdzie? No tutaj. Bardzo z tego weterynarza, to nie wiem, gdzie on dokładnie jest. No masz na mapie jeszcze na GPS-ie. Dobra, na górze widzę. Masz. Widzę. Łapiduch. No spokojnie. Wyższego mi brakuje właśnie na tej... Ale tak powiem w tym... Tutaj, bliźniaczym wymiarze. Tak. Mi brakuje takiego weterynarza. A, wiem o co chodzi. Na spokojnie. Tutaj, nie? Dobrze jadę. Tu miał być, zobacz, garażu ci goniał, to jest to niebieskowe, nie? O, jest! Hei! No proszę, okay. Jaka bryka. Jak tam wyrzucał cię dupę? A, delikatnie mi pomógł tam, kurde, kąśliwie. Kąśliwie? Sytuacja pod kontrolą, że tak powiem. Dobra, to co, teraz na sklepik, tak? Dawaj, kurwa! To nie, bank w paleto, chuj, wyjebany. A, no dobra. Ja bank w paleto. Jak oni nie chcą, kurwa, z nami kooperować, to z nimi się kooperujemy. A co my będziemy tam, kurde, kaskę sobie zarobimy, nie? No to ja nie chcę, to nie, co to. Ty, ale w ogóle ja w szoku byłem, ja wyszedłem, strzelisz, wyszedłem, zacząłem celować do psa i zaczął do mnie strzelać, kurwa, jebany. Pierdolone. No ja go od razu odjebałem tam, nie? Zastrzeliłem. No ja go tam postrzeliłem trochę, ale jakbyś wyjebał się z niego stół. Ta, gdzie reszta? Ty złapali ich, czy co? Gdzie jest kocica i ten? Nie, kocica poszła z kimś się spotkać, z jakimś gościem. Rozumiem. Felix jakiś. Von Bourbon di Parma? To nie wiem. Jakbyś kurwa. Łapi duch. Sytuacja jest napięta, no. Co ja wam mogę powiedzieć? Ja nie wiem, czemu on zaczął do mnie strzelać. Bo ja do niego celowałem w sumie. Jeszcze ale... ten bank powinien tutaj być do pierdol. Halo. A, z kim poszła się spotkać? Jeszcze z nikim. Żebyś tam, ale wiesz, czekam. Jak coś to dzwoń, jakby coś było nie tak, ja ci pomogę. Nie no, spoko, w razie to jest osoba z mojej ekipy, ale... Tak, z ekipy, z ekipy. Ja dużo filmów oglądałem. Chyba za dużo się naoglądałeś. No, nie wydaje mi się. Musisz uważać. To nie jest takie, wiesz, jesteś atrakcyjny, chodzisz po dartych rajstopach, nóg nie golisz, wiesz o co chodzi, to nie są przelewki. Easy peasy, no radę. A dlaczego już na mnie robisz napadą? No bo bez sensu, no bez policji to co za frajda. Kasy nie chcesz zarobić? Ja zawsze robię napad dla, nie dla frajdy, tylko dla kasy. A ja dla frajdy, żeby czuć satysfakcję o jakimś spierdole. Bez sensu, przecież spierdolić to bardzo łatwo. Jak ten rudy pies jeszcze jest, to on ma zakuty łeb. Na spokojnie, wszystko da radę. No. Dobra. A co robicie? Nic, mieliśmy się spotkać, ale... Nie odpisałeś mi. Przecież mi nie napisałeś nic. No to sobie przeczytaj SMS-y. Dobra. No chodź. Teraz? Nie mogę. Sytuacja. To może zrobimy dymy. Jeden zostanie na zewnątrz.
ja będę na blisko w budynku, nie? W obiekcie. Sytuacja jest napięta. No. Jeden na zewnątrz? Ty, ale ładnie, tu las jakiś El Russo by kopał na przykład. A ja bym stajpił. Co wy o tym będę zakładnikiem. Nie wiem, wydaje mi się, że możemy zawsze kurwa zmienić dzielnicę, jeżeli tutaj nie chcą z nami, wiesz. Nie wiem, czy na innej będzie po prostu ktoś, nie? A ty masz tam już bilet? Znaczy na tą naszą główną? Tak, tak, tak. Za 26 dni. No jak? Nie no, dogadaj się tam przecież na pewno tam. No ale jak tam nikt się nie chce ze mną dogadać, no to co ja ci poradzę? No i oj, tam nie, jeszcze nie przesadzają już tym brzmi. Tak, posmaruj łapę i pójdzie. Myślisz, że to tak nie działa, stary, wiesz, ty myślisz, że co, dasz tak, kasę i myślisz, działa. Że co? No właśnie nie, no, nie działa, to nie są ludzie na kasach, oni nie są na kasę łakomi. Poza tym jakby to wyglądało, tak by... stary, publicznie, że kurwa dasz komuś kasę i chuj, unbance grasz dalej. A sorry, co ja w ogóle powiedziałem? Przepraszam. Trochę mnie poniosły te słowa. Poniósł cię menaż. Trochę było ciekawie. No. A mówiłem, żebyś poszedł spać. Mówiłem ci, chodźmy, idziemy spać już. Ja nie. Też mu mówię. A ty nie. Ale wiesz, że mnie to... Dobra, bywa, no i chuj. Stało się, stało. Sytuacja była jaka była, no. Była na ja z drugiej strony zrobiłem Siergiej, wszystko, znasz, ta, znasz takie powiedzenie? Pij odpowiedzialnie? To chyba jest ci obce. Nie no, jest mi, nie jest mi obce, jeżeli piję w towarzystwie, wtedy to wiesz, umiem sobie odpowiedzialnie, ale... Tak, no. Wtedy po prostu idziesz spać, no. Nie no, wtedy jak ktoś mi mówi, idź spać, to idę. Tak, to jest ciężko. Ale co, dyskutowałeś tam? Chyba nie miał okazji. Czy to już jest koniec? A ja nie czaję tego, bo... Kurwa, to jest lepsza policja. A i tak tam ludzi ciągnie. No jak? Przecież ile tu... Ostatnio to jest więcej. Ja teraz chodziłem i kolejki było 35 osób. Tam nie ma tak na przykład, nie? Tam nie ma takich kolejek. 35 osób gdzie? Tak, no tutaj, na jedynkę. Na pociąg. O, co to jest? Ja byłem 70. Ja dłużej teraz wchodzę niż tam, nie? Więc ja się dziwię, czemu też właśnie tutaj jest więcej, nie? Niż tam. Naprawdę. No, no chociaż, znaczy no w sumie nie dziwię się jakoś mocno, no. Się można pobawić, nie? No to trochę inaczej, ale jak policja zacznie rozpierdalać, to już wtedy będzie amen w pacierzu. Bo tu dużym filarem jest policja, nie? I te pojazdy, że tak fajnie jeżdżą, nie? No, są pościgi fajne. No, ale jak zaczną ja kurwiać idę, to... Ja idę na ten dach naprzeciwko. Coś będę kmić. Pytać, jak będziecie chcieć tego zakładnika, to dzwońcie. Dobra, no właśnie do środka na razie. Krzyż. Gdzieś tu. No, stój. Ej, może mnie zakuj. No może tak. Się. Don't move. Daj mi tu rączkę. O. Idź mi tutaj maskę mi podstawić, to skoczę na dach na bank. Jak tam mask? Co? Ty nie skoczysz, co ty, jak ty chcesz tu skoczyć? Kurwa jebaną. No co jest? Co nie jest? Działa! Teraz. No nie mogę. Cały czas sobie nacisk. Uda się. No tata, uda się. Kurwa, zjebało się, dość dobrze. Pominać fut. Sub, ale wiecie. Wejdź, idź tam do środka. Jak to mogę wam pomóc. Idź do środka, idź do środka. Czekaj, ja wsadzę do środka. No ale co to da, że wsadzisz? No spróbuj. Ale rozkuj mi teraz, no. Najpierw się muszę wsadzić, nie otwieram.
Gdzie ty jesteś? No w środku. Przesiądź się. No już nie, no jestem wyjebany. Weź kurwa zjebane coś jest. Na sprawę. Musimy nowe auto skombinować. Trudno. Dobra. Jaki czas? Jaki czas, wujaszku? Kurwa, jak mnie przestraszyłeś ty. Myślałem, że mi pies z shotgunem na rejw wskakuje. Jaki czas? 761 kartofli. Dobra. Jeszcze. Elegancko bardzo jeszcze. Ktoś ma stole, do tego się nie da otworzyć? No ale to co? Czy można skuwać lokalnych? Bo podobno można. No jak lokalnych? 32 na 32? Jezus, inwie. Mówiłem, że właśnie coś nie tak. Mówiłem, że dużo ludzi, nie? Wchodzi. Masakra jakaś. Strasznie dużo. Bardzo dużo. Poważnie można? Idę przetestować. Aż normalnie pójdę przetestować. Kurde. Osobówka niestety. Psyjadę. Czekajcie, psyjadę. Psyjadę. O, jadą. Kurde, ser, to niezłe komentarze, kurde. Niezłe komentarze, siup, siup. O, no to spokojny wi, to zajebiście. Ja się najem napiję. No. Kurwa, coś przyjechało. Dzień dobry! Los Santos Police Department, czy napastnicy mnie słyszą? A to nie jest jurysdykcja biura szeryfa? Proszę pana, jest, ale obecnie wszystkie jednostki są niedostępne z biura szeryfa. Rozumiem, witam serdecznie. Witam. Widzi pan jednego zakładnika? Bizon, numer znaki 43, zakładnika widzę. Jest tylko jeden. Dobrze. A może tak, proszę pana, tak zasugeruję? Tak. Jak się panu przedstawiłem, może pan się przedstawi, tak kulturalnie będzie, tak John Wick. Pan. John Wick, dobra. Wick, W-I-C-K, Wick. Zrozumiałem. Dobra, i co pan tam chce za tego zakładnika, proszę pana? Słucham? Co pan chce za tego zakładnika, proszę co pana, pan żąda? Ogólnie życzyłbym sobie wolnego odjazdu, kawałek pączka, takiego nadgryzionego z murelką i jeszcze mógłby mi pan na koniec pomachać. Machać panu? Tak. Jak będę odjeżdżał? Może teraz już panu pomacha, co? A dlaczego teraz? Nie, tak po prostu. Żeby już pożyła musieć. Dobra, to można być teraz. Tak? Tak. Ja podejdę do siebie, panu pomacha. Dobrze, proszę. To, no dobra, no, niech będzie. Dobrze, dobrze. Pączka jeszcze z morelką. Mhm. Pan poczeka moment, na stację przebiegnę. A pan tu sam jest? No, obecnie sam. To niebezpiecznie może być. Nie boi się pan? No. Proszę pana, taka praca. Jakbym się pana pozbył, to miałbym wolny odjazd, nie? Po
proszę pana, i masę jednostek na głowie. Ale masę to znaczy ile? Aha, proszę pana. A proszę mi powiedzieć? Pan mi mówi, że pan chce mnie postrzelić? Nie, 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 tylko dyskutuję na poziomie, bo ja mam pytanie. Mhm. No słucham. Który z policjantów ma dzisiaj okres na służbie? Ale ja panu nie powiem, ja dopiero wszedłem na służbę. A, to dlatego pan tu się powie. Nie, bo robiliśmy wcześniej dużo napadów bez policji. I nagle pan przyjechał. Mhm. Może mógłbym jakieś podpaski zafundować. Dobra, panie policjant, właź do środka. Właź do środka, raz. Dzień dobry. Stój. Stoję. Pan będzie za ten radiowóz, bo nasz się samochód zjebał. Dobra. Ty, ale ma kajdany, żeś mu mocno zakuł. Ładne, nie? No, piękne. Możesz trochę poluzować. Ma pan coś dla mnie fajnego? Co tam mu? O kurwa, grzebiesz mu. Patrzę co ma. Oho! Możesz mi trochę poluzować te, kajdanki? A już tutaj poluzowuję. Zaćmionko. Poluzowałeś się? Mhm. Dzięki. Ła! Mogę budowa sobie wjeżdża! Uła! Mi zajebali takie. Zaćmienie! Zaćmienie. No co ja ci powiem, że nie możesz? No, no tu jest. To sobie wezmę, no. Dobrze. Zrobimy deala. Mhm. I że pan miał amunicję w tym pistolecie. Kurwa. Co jest? Kolego, kolego. Do banku chodź, do środka. No fajnie, tylko szkoda, że nie może go wsadzić. Ja ci włożę tutaj mój pistolet za kieszonkę i tak go nie włożę. Jest zakuty. Wiem. Ale w sumie mógłbym, fajnie, bo jakby można było go wsadzić do środka, nie? To by można zamiast tych ludzi porwać, no. A teraz ja sobie wyjmę ten pistolet, bo mi się podoba, ładny jest. Co ty, okradłeś policjanta, biedny policjant? Zaraz zakładnik. Idziesz pod pana policjanta i wkładasz mu pistolet do kabury, mój. Dobrze. Przydałem. Tylko bez głupich numerów. Ty odciski palców? Ja mam rękawiczki, więc wyjebane mam. Dałem, ale coś... Co nie chcę odebrać chyba. Coś tam się wyjął. Chyba kabura za mała się zrobiła. No właśnie. Nie mogę mu dać, bo policjant nie chce tej broni. Zakuty przecież jest. To policjant se sam weźmie od ciebie, o. Amunicję ci zabiję. Ja cię muszę tutaj poskuwać. Pan bez numerów, bo będzie... Czerwono się tu zrobiło. Ja nic nie robię. Do policjanta mówię. Weź go tutaj, na muszce go trzymaj. Dobra tam, na radiu to sobie może pan gadać. On se zabierze od niego po prostu. Nie, ale sandkick mi się popsuł. Może by nie było, pan, że pan jest bezbronny, bo my tu... Nie no, ale materię. Nie wolno też porywać cały czas lokalnych, nie? To wiadomo to jest. No. Proszę cię, nie zakuwaj mocno. No leciutko, leciutko. Jaki czas? 234 walizeczki jeszcze. Aha, dobrze, dobrze. Akurat. Co z tym zaćmieniem? Kontynuacja, czy? Wiesz co, no odjedziemy z miejsca zdarzenia, no i zapytaj się policjanta. Czekaj, naciskam ci tu radyjko. A ty powiedz, gdzie są jednostki.
No, trzymam ci. O, Miku, pryszniutkie poruszenie. Pryszniutkie. Fixek. Spoko, łódź, spoko. Już. Dalej. Nie słyszałem, gadać. Gdzie są jednostki? I need backup, powiedz im. Potrzebuję wsparcia. Dokładnie. Szkoda, że na głosik się nie da. Posłuchalibyśmy. Przejdźmy głosik. A, dobrze, dobrze. Elegancja, Francja. Co on czeka, żebym, czy ich słyszę? Ciśniesz mu przycisk? No cisnę, no, cisnę, dobra. Głos? Słyszę. Za dymiarzu. Na ile będą? No, nie mam mi powiedzieć, że mnie macie tutaj, czy nie? Ty z Kutino? Ciekawe, czy to... No jak chcesz, to se mów. No to od was zależy, nie chcę tutaj być postrzelony później. Nie będziesz. My tylko furę twoją bierzemy, a ja sobie idę przeparkować. 43, tu panowie mnie przetrzymują za kuli. Także spoko, potrzebuję spoko. Wsparcia. No. Kurde, Hungus. Czekaj. Of course! Of course! Czekaj, zerknę, co tam piszesz. Of course, Hungusik, of course, tylko... Czy mam problem w tym, że apisza jeszcze dobrze, czy... Kurwa zamknął. Właśnie myślę. Zamknąłeś ureń, kurwa. Kluczykiem no, się przydał. No, nawyk. Dobra, dobry nawyk, szanuję. Czemu tym Sand Kingiem nie chcecie uciekać, co z nim? Bo się zamek zepsuł. To, że mam mannekina, ale kolega nie może otworzyć. Dobra, to po zaćmieniu sobie wchodzimy dalej. Do najwspanialszych tutaj. No ale słyszymy się do osób. Mało policjantów, coś tak mi się wydaje chyba. Pan policjant wytrychy ma? Nie, panowie, trochę jest chujnie, nie? Poza, nie mam pojęcia. Mózg pierdolnie, a ja mamy tu jeszcze. Nie no, na spokojnie, ile masz czasu? Coś jest, wezmę sobie. Ile masz czasu? Że otworzę tu furę. 60 kartonów. No to na spokojnie, to dasz. Będzie, ale pewno później. Jak silny będzie, czy coś. To który z panów tu pan Wix? Jak się mogę wiedzieć? Tutaj. Co? Wick. Pytał się, czy jesteś Wick. No to jesteś. No jestem, ale o co chodzi? Skąd pan wie, jak się nazywa? Się, który jest. Tylko chciałem wiedzieć, czy pan mi się przedstawił. Dobra. Dobra, idę spróbować tworzyć te Sand Kinga. Powiedz proszę mi powiedzieć, radę, czy zimno jest na dworzu? Żeby nie świr... No, tak... I tak, nie. Bo powiem panu tak, ma pan kurtkę. Mieszano pogodę. Ma pan koszulę. A pod koszulą ma pan jeszcze sweter ocieplany. I długie spodnie. Więc ubrany jak na zimę. Więc ciekawi mnie po prostu, czemu pan ma... Taki ubiór. O, dobra. Proszę pana, wyszło. Już jest okej. Okay. Tak trochę, wie pan. Chyba troszkę za gorąco, co? A, proszę pana. Daj radę. Już wszystko? Dobra, to wychodzimy. Tak. No jak? Ja i to czy... Za kutym funkcjonariuszem będziesz wychodzić. Ale nie ma tu nikogo więcej, nie? Tylko musi auto otworzyć. Dobra. Tam, policjant. O, medycy tam są po drugiej stronie, o kurwa, uważajcie, uważajcie! Po drugiej stronie są medycy, uważajcie. Tu coś jest nie tak. Zrobimy tak. Ja... Trzymaj go na muszce, policjanta, ja spróbuję tą twoją furę wytrychę. Sorry, panie oficerze, ale no... Przymus. Jakie reklamy? Od bagażnika się dostanę może. Ale nie musisz celować. Wam nie ucieknę, co wam zrobię w kajdance. Nie no, na banku nikt nie no, puszcza ja wam reklam. No, do ciebie, wiesz, generalnie, tylko tam na zewnątrz... Tylko po akcji wam puszczą reklamę, spokojnie. Tu się da wejść. Nikt no na akcji nie Zbilera, może puszczać reklamy. Policja do mnie zaczął nas napierdalać. Tak, kurde, ale zjebisz tam jest. No i zjebana. Wychodzimy? Zjebana jest. I otworzyć nam furę i go puścimy i se zakładnika weźmie, ogarnie i tyle. Sami tu państwo są, czy ktoś jeszcze? Sami tu państwo są? Halo? Dobra, wyłaź z nimi. Sami tu państwo są? Nic mnie za... No
Ale ogólnie, zawsze mi zapierdalacie wszystko, co mam, jak mi łapiecie. Zostajesz? Pan tu zostanie. Deluj do niego, ja spróbuję to furę jego. Panie, pan masz... Pan masz kij golfowy, gdzie go pan schowałeś? Dupę? Ja pierdolę, pan tu zostanie. Plecami do mnie. Ale szanuję za ciasteczka z wróżbą, powiem pan. No, ciasteczka są super. Dobra. I z rękami. Dobra, zaćmienie jest, to wychodzimy. Pan dobra, po zaćmieniu. Więcej tych ciastek, bo Chińczyk monopol wprowadza. Dobra, po zaćmieniu. Emotki z Better TV, Mikum, no musisz odświeżyć stronę i pobrać Better TV. I co, już było zaćmienie? Chyba jeszcze nie, co? Kurczę. Jebni basen, synu. Otóż to. Już, dokładnie. Taki sam jak ja masz chyba. Tylko chyba późno wszedłeś. Halo, ja zapraszam panią. Gdzie jestem drugi? Nie wiem, może w pociągu jeszcze. Tam, że panie Rudy. Nie widzisz, co z tego więzienia. Przyciągam. Co to za postać? John Wick.
No. John Wick. Przecież ruski machajs, musisz na niego chować. Co tam? Oh! Gdzie jesteś? Oh. To ja cię oszukałem. No i was rozjebali, zanim już wróciłem. Więcej trzeba było tańczyć z zakładnikami. Co ty kurwa nie odbierasz? Myślisz, że cię nie widzę? Halo, no. No co Halo? Kurwa gościu, dopiero przyjechałem kurwa, nie odzywaj się tak do mnie, co może? A, weszło ci. Co to za garnitur? A, takie wdzianko. Latkę plesik mam, patrz stary. Cześć. Kurwa, Zbyszek, Luli Witon. Normalnie. Co, Zbyszku, robisz coś? Dobra, zaraz no. No niedługo na pewno. Dobrze, bardzo dobrze. To coś podziałamy, co? Można, można. Zależy co, jakiś większy napad. Kasanowa z ciebie trochę jest, powiem. A kurwa. Trzeba było się odjebać. Jak szczur na odjebanie. Ale co, coś, jakieś deale robiłeś? Micho. To znaczy... No bo się tak odstawiłeś, mówię, to deale, żeś robił jakieś czy co. No trzeba się prezentować czasami w mieście. Nie zawsze latać. Jakiś deszcz. To prawda, to prawda. Panie oficerze, jak robimy? Nie wiem, panowie. A ile was jest? Cześć. Co pan gada? O co? Miałem od tej. To jest od Kaizao. Odkaj za skróty klawiszowe. Kupiłem sobie niedawno nową brykę. Jaką? Jaką brykę? Mero. O kurwa, poka. A to chodź, idziemy. Dobra, to panie oficer, to pan zdecyduje, co w tym robimy. My jak coś jesteśmy na tym. Co to za strzał? Co to za celownik? Co to za kropka? To może przyspieszymy co ten pan, tak będziemy szli, kurwa. No tak, tak, przyspieszmy. I co, Invi, jaki masz numereczek w kolejeczce? Patrzę, starego masz na plecach. Zajebali mi w ogóle mój kapelusz. Kiedyś miałem fajny kapelusz, kurwa, to mi zajebali w skrupie. A co, nie ma go? Ten szeryfowski. No nie do końca szeryfowski. Kaubojski. No szeryfowski, no jaki nie szeryfowski, Zbyszku. Teraz są szeryfowskie właśnie. Kurwa. No są teraz, no, to prawda. No idzie Rudy, kurwa, co zawsze negocjuje jakby. Tak. On wiesz co dzisiaj zrobił? Byli na banku głównym, to robiliśmy napad. Co to? Ty, słuchaj Zbyszek. Dzień dobry. Kurwa, gościu. To ty się odjebałeś. Tak co? Kurwa. Widziałeś mnie jak chyba jak się przebierałem, co? Ty Zbyszek, co by wyglądał się tak samo? Jak pedały jakieś. Jebany. Nie no, ja mam lepszy kurwa kolorek chyba. Musisz zmienić garnitur kolego. No się pan będzie denerwował. Dobra. Ale pokażę wam Szomi. A tu ma ktoś chyba ten... Waliło kogoś chyba. Może nie? Halo? Yeah. O kurwa mać. No żyje. Żyje. A żyje pan dał. Ty ile żeś za nią dał? No, 113. A dasz się karnąć? No, tylko że u mechaników jeszcze będzie rasowana. Dobra, to weź daj mi, ja się przysiądę. No, Vmax jest ten. Klucze no, wyciągnij. No to niech weźmie Zbyszek sobie, ja nie potrzebuję. Nie no, chodzi o to, posiadaj że... Posiadaj boku z boku, przejdziemy się. Fajna, no. A nie poprawili to fur? Dobno tam o, poprawili. Usek, siadaj! Dzisiaj będzie poprawiona. Można pomocy prosić od pana? Rusek, wsiadasz?
Panie, ja nie na służbie. Zaćmienie było. Ja nie mam mocy. Czekaj. Dobra, jaką brykę mamy? Ta Zbyszka. Normalnie. Ty, ale dobrze jeździ. No fajnie, a będzie jeszcze szybsza lekko, bo V-Max ma trochę... O kurwa, no, dobra, przesiadamy się kurwa. Dobra, już tu wystarczy. Naprawdę. Weź mnie tutaj na... Weź mnie na szpital kurwa, bo ja się zabiłem prawie. A co się stało? Kurwa. Ty, ale dobrze jeździ, no. Fajna jest. Kurde, ale dwuna, super. No dycha pierwszy, później dwuna w taką szybę. Dobra, zaraz przejdziemy. Ty, ale dobrze jeździ. Naprawdę. No, trzeba się zajebić. Kurde, jak... Tylko V-Max, ale no ten V-Max to już po co? Nie ma co, nie ma co przesadzać, nie, rozpędu, bo... Bo znaczy, będzie... powiem ci, że ja mam samochód za 30 koła i on ma lepsze osiąga, jedzie V-Max, no, a ma lepsze przyspieszenie. A jest elektrykiem, dlatego lepsze przyspieszenie, więc no rozumiem, właśnie. Ale V-Max to musi mieć benzyna większy. Nie no, V-Max musi mieć szybszy, na pewno. No. Ile tam jest na liczniku, 300? O kurwa. O kurwa! Kurwa, rajdowiec. Nie, ale... No z górki to dwie, może ten będzie, ale tak to 180-190. 190. No, bardzo fajna, bardzo fajna. Naprawdę. Ile ona? Bardzo super jeździ, dobrze skręca. Oj, takie mogliby robić, patrz. Takie mogliby robić tam też na takiej drugiej. Tak, żeby takie jeździły właśnie, tak za szybko, nie za wolno. S-klaska. No tak, tak jeździ właśnie, tylko że to jest już fura za to ten, no to już nie każdy będzie miał na to. No wiesz, szybko. Fajna jest, dobra, możesz pojechać. No co tu się dzieje? Dobra, to ja się przyjadę, weź, wysiądź. No fajna jest, fajna jest. Nie mogę się przyjąć? Kurwa, nie mogę. No, z kierowcy nie. A, dobra. Bardzo fajne. Ja na chwilę będę musiał znikać. Spotkać się z tym, z Felixem. Dobrze, i dobrze. Zaraz... Muszę coś... W porządku, w porządku. Idę zobaczyć, co tam się dobie. To jedź, do mnie tutaj, ogólnie, zobaczymy. Jak spotykacie... jak wy spotykacie kogoś i chce odkupić was, wiecie, klamki PCV, to wy sprzedajcie info czy klamki? Bo ja bym proponował, żebyście po prostu klamki sprzedawali zamiast info, bo później każdy z klamą biega. Nie no, ja tylko przodguny. A weź ty mnie tam podwieź, bo ja muszę to z tym, z Janki dokończyć akcję na tej paleto, bo kurwa, tam chyba sytuacja się gdzie was? Dokończona. Czy im to jest obojętne, więc muszą to olać. Im to obojętne jest, no. No ale oni co, chcą to olać, czy jak? Nie wiem. Chyba tak, no. Nie wiem, ile masz tam hajsu? A gdzie? Na paletto, Zbyszek. O kurwa, ale żeście mi dojebali teraz. No dobra. Muzyczkę zajebę sobie. No zajeb sobie muzyczkę. Ja pierdolę. Kurwa, Zbyszek, no co? Ała! Ała, kurwa! Kurwa, Zbychu! Wiecie co? Ja pierdolę. Popsuty? To chłopaki, to wy kurwa jedźcie, że tak powiem, nie, bo nie ja... Nie, popsuty. Ła. No tak, ja... O, to co, rezygnujecie? Ty, no gdzie on pojechał? Jak rezygnujecie, to mi to na rękę, więc... Czy nie? Dobra, olać to. To dobra. Olać to, no. Olać to. A gdzie on poszedł? Gdzie? Zadzwoń na jego. Ruski ma hajs w ogóle, niech daje. Nie kurwa. No to wysadzić... Rusek, co ty robisz teraz? Dobra, zatrzymaj się. Rusek, co ty robisz teraz? Do szpitala biegnę, bo zaraz się wyjebie, kurwa. Weź mnie tam podwieź. Kurwa, no chłopaki, ja nie będę od was co chwilę do szpitala wychodził, kurwa, nie? Zbysiu, kurwa, opanuj, bo jest. No właśnie, no jestem, no, kurwa, zbany, no co ci poradzę? Po co ty tam chcesz jechać? No bo kurwa, ja zaraz wykituję, nie? Bez kitu. Do szpitala znowu, ja pierdolę połacę. Zagadaliście mnie podczas prowadzenia, nie można zagadać kierowcy, wiecie? Tak? Tak, bo to zakoncentruje. Skupił na laseczce wtedy jakieś, co szła, nie kurde. Wolniejsza jest ten czas reakcji. Dobra, to wy jedźcie, na te paletu już, kurwa, zobaczcie, czy coś ja tam idę do szpitala. Zbyszek, wolny jesteś, dziękuję. Tak, coś. Dobra.
Dobry. Tam dobry, znowu. Idziemy. Dzień dobry. Sobie gdzie można ubezpieczenie wykupić u państwa? Dobre, może pan u mnie wykupić. Jaki to jest koszt? 800 na 7 dni, 1300 na 14 i 2200 na 30 dni. Kurczę. Momencik. Nie wiem, ile mam pieniążków w banku, poczekaj pan. A jak sprawdzić sam konta? Trzeba jechać do banku. Mogę panu pokazać, gdzie jest najbliższy bank? No chyba w porządku, zaraz pojadę, tylko najpierw to muszę zerknąć do znajomego, co się dzieje. Kurde. Gleba, kurwa, gleba! Szczurek, dzięki za suba! Witamy z Hetmana! Serdecznie gleba na czacie! Jeszcze raz wielkie dzięki za suba, Szczurek! Cześć, Szczurek! 3 sekundy na glebę, policja! Tak, jak się pan tak położył na łóżku? Tak 3 na 10. Jak można się tak położyć na łóżku? Okej. Okay. A to pan dostał jakąś pomoc medyczną udzielać, że pan musi tu leżeć na łóżku na obserwacji? Ja odpocząć przyszedłem. To pan sobie w domu odpocznie, na szpitalu. A nie, bo nie, łóżka tu są wygodne, proszę nie denerwować. Jakby mi pan jeszcze kroplówkę podpiął, bo mnie kac łapie. Mogę panu latarką tą kroplówkę podpiąć. Kolego, ale grzecznie. Ale obywatel się uspokoi. Co się obywatel uspokoi? Co on mnie będzie tu latarką? Odpoczywam, nie? Jest, źle się czuję, odpoczywam. Ale to nie jest miejsce odpoczynek. Odpoczywaj sobie pan mnie może w domu. Głowa mnie boli, zasłabłem. A pap mi proszę jakiś przynieść. I szklankę wody. Cóż pan? A papi szklankę wody mi przynieść, gościu, bo mnie głowa boli. Jak pana głowa boli, pan sobie sam może przynieść. Nogi pan ma sprawne. W sumie racja. Dobra. No. Patrz, nie macie lepiej niż my. Nie mamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty, no co jest? Co się dzieje? Nie wiem, ruski wyparował. Jak wyparował? Jakieś w głowie gimbałę ja robię. O kurwa. Zakułeś mnie. A to ty. Zajebał mi jeszcze ciastko z góry, bo co za kluje. Bumping into, dickhead! I co teraz? Kolego! I co teraz? I will knock your head off! Szpana! Ten obywatel mi groził! Ten obywatel mi groził, panie ochroniarzu! Proszę, on się podszywa pod kogoś! Proszę bardzo. O Jezu. Puścić go nie mogę. O, się odjebało. Tu pana, kogo tu nie widzę, wie pan? Przepraszam na emocje. Aż nic nie stało. O, dobra. Widzi pan tutaj tego obywatela, co tu jest? Nie, nie widzę, nie widzę. A, no, trudno. O, dobra, to idę. Gdzie cię ten? Obywatel niedobry ten, lokalny. To chyba idziemy na wyspę. Bądź gdzie. Boże.
Tak ode mnie dla mojego streamera. Momencik dodam najpierw do celu. Ale nie wiem, co się stało. Ungus, co ty właśnie teraz zrobiłeś tutaj? Ungusik, co ty żeś tu nakroił? Przepraszam, nie banuję. Co to za wsparcie? Co to za wsparcie? Cholera jasna! 500 zł wpadło! No dobra. No to herbatka. Kiedy robimy herbatkę? Jutro chyba, co? Sensu dziś nie ma chyba, co? Bo najlepiej, żeby... Ty, jak wleciał za 500! Z cholek! Kurwa! Było Ungusik! Ungusik! Coś ty tu nakroił? No jestem w szoku. Jestem w szoku. Poprosiłbym serduszka. Poprosiłbym serduszka. To nie wiem. To normalnie. To chyba trzeba, kurde. Na jutro zaraz.
Halo, co jest? No, muszę przyznać, że jest, kurde, nieźle. Nie wiem, co ma, chyba złapali Ewę. Spróbujmy taksóweczką. No, muszę przyznać, że herbatki czy dzisiaj nie, bo jak dzisiaj zacznę, to nie skończę. Na jutro zostawmy, bo muszę jeszcze miodoweńkę kupić w Kauflandziku. Albo kurde, w jakimś tym, miodóweczkę kupimy i... Ale tak, wiecz, tak, calm down na spokojnie, nie? Tak, wiecie, bez zadymki, nie? Tak na spokojnie, czat, kurwa, poważnie, tak na spokojnie. Halo? Halo. No i co? Halo. Ty, no, zgarnął mnie Rudy z tego, ze szpitala, jak byłam. No. I powiedział, że ma na mnie jakieś dowody. Że byłam tam, że mnie słyszał na napadzie na jubilera. I zeznania jakichś dwóch świadków. Ungus to kiedy? Prawdopodobnie zakładników. Co ty mówisz? To co, odbicie? No, ale nie mają żadnych dowodów na to, że tam byłam, no. Mają tylko zeznania jakichś dwóch jebanych konfitur. To bardzo nieładnie. To co, odbicie? No. No nie wiem właśnie, jak to będzie. To weź konwój, dobra? Jak mnie wsadzi. Dobra. Jak będzie ten, to weź konwój, swój, ja cię odbiję, weź konwój. Zobaczę, ile ten, najwyżej, no nie, zabierze mi telefon zaraz pewnie ten. Konwój weź, słyszysz? I mi napisz. Dobra, ale nie napiszę, bo mi zabierze telefon. Konwój! Ten rudzielec, dzień był jeden. Dobra. Dobra, trzeba odbić, odbijmy konwój. Konwój. Idziemy po Sand Kinga. Czekajcie, ubiorę tą. Idziemy po Sand Kinga szybko. O kurwa, jakie auto żółte. O. Słyszycie, jak mruczy? Masz to w armię? Właśnie teraz powinno być. Dokładnie teraz powinno być, jak w armię przyjął to teraz. Masz to w armię? Który jesteś, Invi? Weź napisz do Łukasza, żeby może ten... Kurde, ale dzisiaj wsparcie weszło. No i ten... Zaskoczony!
Ktoś mnie zaskoczył. Ktoś mnie... O kurczę. Ktoś mi teraz zaimponował. Dobra. Czekajcie, odbijemy. Odbijemy. Odbijemy, wy tylko się przebierzemy, poczekajcie. Tylko się przebierzemy i będzie gej. Panie kochany! Coś pan tak mi wyjechał pod prąd, co? Ja z ulicy wyjeżdżałem tutaj. No ale pod prąd pan mi wyjechał! Dobra, jadę do doktora. Ała, 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 ała. Ała, ała, ała. Ała, ała. Siema Dorian, cześć Krifix. Krifix, witam. Ty Ungusik, kurde. To kiedy mówisz, Ungusik? Jutro? Jutro jesteś? To jutro, tak? Dzień dobry. Znaczy, wiesz co, bo tak wszystko jest w porządku i w ogóle tylko no, ten kolor włosów tak nie pasuje za bardzo. Mistrz doktor. No. Zapraszam. Wypadłem przez... Przez tą... Przez szybę przed nią. Zapraszam, zapraszam. No dobra, idę. Dobrze. Tak, słucham. Halo, Rudy nie miał dowodów, więc mnie wypuścił. O, szkoda. No, ja także jestem wolna, nie? No dobra, dobra, dobra. No. Dobra, muszę kończyć. A na razie. I powie pan, co pana boli. A tutaj, tutaj. Głowę się uderzyłem. Może być kolorowy, może być nawet różowy, to wiesz, ale nie zielony, dobra? To chujowo w sumie. Okay. Z dużą prędkością pan jechał? Nie, z 20 na godzinę. A, czyli to powolutku, no dobrze. To ja zaraz panu tu obejrzę najpierw głowę. Dobrze. Zen. We. A. Ała. Ała. To chyba jutro będzie, kurde, miód pity. Jutro będzie miód pity. Z Coca-Colą. Herbatka miodowa jutro z Coca-Colą jest. Trzeba się przygotować. Gleba, kurwa, gleba! Dobre los! Drugi miesiąc, witam skarpa! Serdecznie gleba, czacie, jeszcze raz wielkie dzięki, duma! Gleba, gleba, kurwa! Dziękuję bardzo! I co? Już spokojnie, ma pan troszeczkę tutaj rozciętą głowę, trochę szkła też widzę. Ciperki trzeba kupić, ciperki, tak, tak, ciperki trzeba kupić. Jutro przykurwimy nogi drewniane. Dobrze, poczeka pan chwileczkę, będę musiała to wyciągnąć. Neville, ty super, już, no tylko, dobrze, dobrze. No to Melos, to się szanuje.
to szanuję, to się respektuje, a nie? Get good, get good. Cud miód palina. No, Ungus, nie możesz inaczej. Możesz taki sam. Końcowania, wózek z Tesco. Jak tak możesz? I co, pani doktor? Jak to tam wygląda? No nie jest źle, proszę pana. Wyciągnę pana tylko te kawałki szkła, oczyścimy dokładnie ranę. Dobrze, dobrze. A jeszcze muszę mieć 27. To chyba tak jak w Stanach. W Stanach też jest podobnie. Pytałem się, czy razy masz nawiad? Jadłem dzisiaj pizzę, kurde. Giuseppe, pizza italiano. Giuseppe, pizza italiano. No to jutro, kurde, będzie pita, herbatka. Jeden już mamy z głowy. Beczkę miodu. Kajsen, to nie możesz tak dużo. Ja właśnie jem, o, to smacznego.